Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj będę miała przyjemność opowiedzieć Wam o roli śródbłonka w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Śródbłonka, który jest dość tajemniczym i w sumie mało poznanym organem. W kilku słowach wprowadzenia, dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego budzą takie zainteresowanie naukowców, lekarzy i właściwie są nazywane największym seryjnym mordercą? Otóż, jak zobaczycie na tej mapie, śmiertelność w wyniku chorób sercowo-naczyniowych jest dużym problemem zdrowotnym na całym świecie i w populacji osób chorych na różne choroby to około 30% stanowią właśnie choroby sercowo-naczyniowe, co przyczynia się do śmierci, przedwczesnej śmierci najczęściej, około 18 milionów ludzi rocznie. W przypadku na przykład choroby wieńcowej serca, tutaj mamy dane z Unii Europejskiej, widzimy, że średnia europejska to jest około 1200 osób zmarłych na milion mieszkańców w Europie i Polska mniej więcej w tych samych granicach się mieści, co jest bardzo dużym problemem zdrowotnym, ekonomicznym. I generalnie choroby sercowo-naczyniowe zaliczają się do grupy chorób cywilizacyjnych, czyli chorób, które najczęściej dotykają osoby w krajach wysoko rozwiniętych. Zanim przejdę do funkcji śródbłonka, chciałabym pokrótce przedstawić Wam zaburzenia funkcjonowania układu krążenia i jego budowę, ponieważ jest to istotne, żebyśmy potem zrozumieli, jak śródbłonek może oddziaływać na układ krążenia. Tutaj ten slajd przedstawia bardzo skomplikowaną maszynę, taką maszynę, która może obrazować nasz organizm i prawidłowo funkcjonujący organizm, który jest zespołem wielu narządów, tkanek i wymaga współdziałania licznych procesów. Żeby prawidłowo pracował, musi mieć dostarczane paliwo i musi być ściśle kontrolowana praca tych różnych elementów. I układ krążenia tutaj jest takim modułem, który odpowiada za dostawy tlenu i substancji odżywczych do najmniejszych zakamarków naszego organizmu. I najczęściej, jak to bywa najczęściej, z pozoru nieistotny czynnik, jakiś niewielki element, może wpłynąć na funkcjonowanie całej struktury. Tak też jest w przypadku układu sercowo-naczyniowego, gdzie uważa się, że strażnikiem prawidłowego działania tego układu jest tkanka wyścielająca naczynia. Dość niepozorna, jak za chwilę się przekonacie, a jednak pełni tak istotną funkcję, bowiem od jej funkcji może zależeć zdrowie i życie człowieka. Układ krążenia, o którym wspominałam, to dwa układy, układ krwionośny i limfatyczny, które w swoich naczyniach tłoczą krew i limfę. I współdziałanie tych dwóch układów musi być ściśle kontrolowane i to współdziałanie między innymi polega na tym, że odpowiadają one na przykład za ilość płynów w organizmie. I teraz są dwa układy dość rozbudowane i one składają się z tych trybików, które zapamiętaliśmy z poprzedniego slajdu. Jednym z takich trybików może być na przykład tlenek azotu wydzielany przez śródbłonek naczyniowy i jakby prawidłowe wydzielanie tlenku azotu może wpływać na szybkość przepływu krwi i ciśnienie tętnicze. Z pozoru nieistotny czynnik może wpływać na funkcjonowanie układu krwionośnego, układu krążenia i tutaj amerykańscy naukowcy stwierdzili, że dbanie o higienę jamy ustnej, z pozoru zupełnie niezwiązane z naczyniami, sercem, ma bardzo istotny wpływ na rozwój miażdżycy, bowiem bakterie, które mogą się namnażać w naszej jamie ustnej, bezpośrednio wpływają na rozwój blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych. Zatem widzimy, że organizm składa się z elementów, które muszą ściśle ze sobą współdziałać, współpracować, jak też muszą być ściśle regulowane.
Jeśli chodzi o choroby układu krążenia, to ten slajd ma nam uzmysłowić, że są to bardzo różnorodne choroby. Zarówno choroby krwi, choroby naczyń krwionośnych, jak też choroby serca. Stąd też przyczyny tych chorób wynikają z działania szeregu czynników. Zacznijmy od czynników genetycznych, które nie są... Zapraszamy. Proszę Państwa, wejdźcie, ja chwilę zaczekam. Zacznijmy od czynników genetycznych, które zupełnie nie zależą od naszego trybu życia, naszej woli. I tutaj głównie chodzi o wady serca, czy jakieś skłonności na przykład do wysokiego poziomu cholesterolu. I tutaj jedyny sposób, w jaki możemy zapobiegać rozwojowi chorób, to badania i kontrolowanie naszego stanu zdrowia. Natomiast szereg czynników wymienionych dalej, to są czynniki, które ściśle wynikają z naszego trybu życia, stosowania używek, czy stresu, i przepracowania. No i tutaj widzimy, że jako zapobieganie mamy zaprzestać, ograniczyć, więcej ruchu, sen, odpoczynek. Oczywiście wszystko dość łatwo się mówi, natomiast trzeba sobie uświadomić, że wszystkie te niewłaściwe rzeczy, które w naszym codziennym życiu wykonujemy, wpływają na ciśnienie krwi, zwężenie naczyń krwionośnych, osłabienie mięśnia sercowego, a w konsekwencji na nasze zdrowie i życie. Układ krążenia jest dość skomplikowaną strukturą. Już mówiłam o tym, że składa się z układu krwionośnego i limfatycznego. I tu chwilę chcę poświęcić na to, jak one są zbudowane, czym się różnią, żebyśmy potem zrozumieli, jak śródbłonek może tutaj wpływać na ich prawidłowe funkcje. Otóż układ krwionośny jest układem zamkniętym, co zapewne już wiecie. Krew krąży w zamkniętym systemie naczyń i tutaj oprócz naczyń w jego skład wchodzi serce, które jest bardzo ważnym mięśniem, bardzo ważną pompą determinującą prawidłowe działanie układu krwionośnego. Główną funkcją układu krwionośnego, jest transport substancji. W przypadku układu limfatycznego jest to układ otwarty. Co to oznacza? Że naczynia limfatyczne otwierają się do przestrzeni międzykomórkowych i limfa może swobodnie wypływać do tkanek głębiej położonych. Składa się z naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych. I główna funkcja dotyczy obrony organizmu. Oba te układy są ze sobą ściśle połączone i ściśle ze sobą współdziałają, o czym mówiłam wcześniej. Układ krwionośny transportuje gazy oddechowe, tlen, dwutlenek węgla, transportuje produkty trawienia, zbędne produkty przemiany materii czy hormony. Bierze udział, reguluje krzepnięcie krwi, temperaturę ciała i bierze udział w obronie naszego organizmu przed ciałami obcymi. I de facto wszystkie te funkcje odpowiadają za utrzymanie równowagi różnych procesów w naszym organizmie. Z kolei układ limfatyczny to trzy zasadnicze funkcje. Odporność organizmu, ponieważ tutaj powstają i dojrzewają limfocyty. Neutralizacja, czyli wychwytywanie i unieszkodliwianie różnych patogenów, bakterii, wirusów, grzybów. Odprowadzanie i wymiana, bowiem to jest ten układ, który pośredniczy w wymianie składników między krwią a tkankami ciała i usuwa z organizmu nadmiar płynów, jak też transportuje tłuszcze. I tutaj mamy animację pokazującą nam działanie układu krwionośnego. Trzeba sobie uzmysłowić, że w naszym organizmie znajduje się około 5-6 litrów krwi, która przez serce przepływa w ciągu jednej minuty. Cały krwioobieg przetacza krew w ciągu około 20 kilku sekund. Tyle mniej więcej trwa ten film. I jak widzimy, serce najpierw tłoczy krew do układu, do części układu krwionośnego, która natlenia krew w płucach. Następnie przez duży krwioobieg krew dociera, tutaj mamy pęcherzyki płucne, krew się natlenia w małym obiegu płucnym, wraca do serca i przez sieć naczyń krwionośnych jest pompowana do najmniejszych zakamarków naszego ciała i dostarcza tam
te substancje, o których przed chwilą mówiłam. Tutaj schematycznie mamy przedstawione obieg mały płucny i obieg duży obwodowy. I trzeba sobie uzmysłowić, że jest to układ, który jest ściśle regulowany. Tutaj krew płynie tylko w jednym kierunku, co wymuszają zastawki obecne w sercu i w żyłach. I jedyne narządy, jedyne tkanki, które nie są ukrwione, to rogówka oka, szkliwo zębów i zewnętrzne warstwy naskórka. Czyli widzimy, że w skomplikowanej strukturze naszego organizmu, gdzie mamy szereg tkanek organów, jedynie trzy niewielkie fragmenty nie wymagają ukrwienia. Cała reszta jest bezpośrednio zależna od prawidłowej funkcji układu krwionośnego. Teraz kilka słów o budowie naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne są zbudowane zależnie od tego, jakie pełnią funkcje, dlatego tętnice mają grube ściany, żyły te ściany mają cieńsze, natomiast naczynia włosowate rurkowate struktury o bardzo cienkiej ścianie. Niemniej jednak każdą z tych struktur wewnątrz wyściela warstwa komórek śródbłonka, która bezpośrednio sąsiaduje z przepływającą krwią. Tutaj widzimy, że ta ściana żyły, możemy porównać, jest zdecydowanie cieńsza od ściany tętnicy. Żyły bowiem odprowadzają krew ze wszystkich części ciała do serca. Tętnice przenoszą krew z serca do wszystkich części ciała i tam ciśnienie krwi jest wyższe. Natomiast naczynia włosowate muszą mieć taką budowę, żeby w bardzo szybki sposób doprowadzić do wymiany substancji obecnych w krwi między tkankami, dostarczając tlen i od substancji odżywcze, a odprowadzając produkty metabolizmu komórek różnego typu. To, co wiadomo, to, że nasze serce pracuje w sposób automatyczny, zupełnie niezależny od naszej woli, ale co więcej, niezależny od udziału układu nerwowego, bowiem impuls do skurczu inicjuje układ przewodzący serca, czyli tak zwany rozrusznik. I serce pracuje według zasady wszystko albo nic, czyli każdy skurcz doprowadza do wyrzutu całej objętości krwi obecnej w sercu. To jest około 70 ml w obrębie jednego skurczu. I u dorosłego człowieka długość naczyń krwionośnych w ciągu życia nie zmienia się. To jest dość istotna informacja. Te naczynia krwionośne, tak się szacuje, że to jest około 100 tysięcy km. Wszystkie naczynia, wszystkie tętnice, żyły i naczynia włosowate. Natomiast to, co jest naszym problemem, to średnica naczyń krwionośnych, która może się zmieniać pod wpływem różnych czynników. I tutaj do zwężenia tętnic mogą się przyczyniać takie rzeczy jak palenie papierosów czy stres i czynniki przyczyniające się do rozwoju miażdżycy. To powoduje zwiększenie ciśnienia krwi i ryzyko chorób serca różnego rodzaju, między innymi zawału. W tej tabeli widzimy, jakie są normy, jeśli chodzi o parametry ciśnienia krwi. Natomiast poszerzenie naczyń krwionośnych to jest problem głównie dotyczący żył. I tutaj mamy skutkiem tego poszerzenia naczyń jest zwężenie przepływu krwi w naczyniach żylnych, co niesie za sobą zagrożenie zakrzepicą i prowadzi do rozwoju choroby żylakowej. Zanim przejdę stricte do funkcji śródbłonka, jeszcze kilka ciekawostek, o których może wiecie, ale może będą rzeczą nową. Serce człowieka zaczyna bić w czwartym tygodniu ciąży i nigdy nie zaprzestaje swojej pracy do końca naszego życia. W ciągu każdej doby kurczy się około 100 tysięcy razy i jest dość niepozornym organem, bo jego rozmiar to 10 na 15 cm, waga 300 gram, czyli powiedzmy rozmiar organu, który mieściłby się na naszej dłoni. Waga też niezbyt duża, a jest w stanie w ciągu każdej minuty przepompować 5-6 litrów krwi, z czego 1 litr jest pompowany do mózgu, do naszego komputera pokładowego, który musi mieć zapewniony dostęp do tlenu i substancji odżywczych. Jednocześnie
jak policzono na podstawie cyklu pracy serca, fazy spoczynkowej, fazy skurczu i rozkurczu, średnio praca serca w ciągu doby to 9 godzin, czyli serce ma etat, jak każdy człowiek, tylko etat, który jest 7 dni w tygodniu, odpoczywa 15 godzin i możemy sterować w pewien sposób wydajnością pracy serca, bowiem stwierdzono, że w sytuacji stresowej bądź przy wysiłku fizycznym wydajność serca zdecydowanie wzrasta. I to, co może Was zaciekawi, to jest to tak silna pompa, ten niepozorny 300-gramowy organ byłby w stanie wyrzucić krew na wysokość trzeciego piętra, czyli na wysokość około 10 metrów w górę. Nasze naczynia krwionośne też mają dużo pracy, bo w ciągu doby przepływa przez nie około 7200 litrów krwi, czyli takie 50 wanien, co wystarczyłoby do zatankowania 140 samochodów, a przez całe nasze życie to jest 200 milionów litrów krwi. Czyli widzimy, że to są ogromne ilości krwi, która bezpośrednio kontaktuje się i oddziałuje na śródbłonek naczyniowy wyściślający naczynia. Tutaj takie ciekawostki odnośnie tego, że nasze naczynia krwionośne byłyby w stanie okrążyć Ziemię, co może pominę, natomiast to, że one tworzą długą sieć i mogą otoczyć glob, to jest ciekawostka, natomiast to, co jest istotne, to fakt, że wędrówka krwi w tej skomplikowanej sieci naczyń krwionośnych jest wynikiem pracy miarowej, pracy serca. No i teraz przejdźmy do tytułowego śródbłonka. Skoro tak duża objętość krwi sąsiaduje z tkanką dość niepozorną, to jest pojedyncza warstwa komórek o grubości 2-3 mikrometrów, wyścielająca wszystkie naczynia krwionośne, limfatyczne. Widzieliśmy wcześniej, jak skomplikowane są układy krwionośne i limfatyczne, wyścielające przedsionki i komory serca, która, jak powiedziałam, tworzy pierwszą barierę pomiędzy przepływającą krwią a ścianami naczynia i komórkami, tkankami, narządami, które są położone głębiej. Profesor Ert, który jest jednym z pionierów pracy na śródbłonku, bowiem tak naprawdę naukowcy zainteresowali się śródbłonkiem naczyniowym dopiero w latach 80. XX wieku. Wcześniej uznawano to ten narząd za nieistotny, nieważny. Profesor Ert stwierdził, że zaburzenie czynności śródbłonka prowadzi do rozwoju wielu chorób, ale nie ma takiej choroby, która tego śródbłonka by nie dotykała. Do chorób, które są wiązane z czynnością śródbłonka, możemy zaliczyć miażdżycę, cukrzycę, powikłania naczyniowe takie jak zawał serca czy udar mózgu, ale nawet sepsę. I tutaj, co też bardzo istotne, dysfunkcja śródbłonka jest jednym z elementów, który ma znaczenie w przerzutowości nowotworowej i w rozwoju na przykład chorób neurodegeneracyjnych. Więc spektrum chorób zależnych od śródbłonka jest ogromne. Właściwie każdy organ ulega uszkodzeniu w momencie, kiedy nie jest dobrze ukrwiony, bo pamiętamy, że ukrwione jest praktycznie całe nasze ciało, poza trzema nielicznymi elementami takimi jak rogówka oka czy szkliwo zębów. No i teraz kilka liczb odnośnie, żebyśmy zmysłowili sobie wielkość tego organu. Ostatnio w ciągu ostatnich 20 lat, że śródbłonek to największy organ wydzielniczy człowieka i u dorosłego człowieka składa się z kilku bilionów komórek, co jest liczbą stukrotnie większą niż liczba neuronów w naszym organizmie. I te komórki wszystkie ważą około 1 kg, czyli znowu niedużo, ale gdybyśmy ułożyli je jedną obok drugiej, to te komórki byłyby w stanie pokryć powierzchnię boiska piłkarskiego. Więc widzimy, że w naszym ciele, które takie duże nie jest, tych naczyń krwionośnych jest tak dużo i te komóreczki są tak ściśle upakowane, że powierzchnia, jaką one zajmują, jest znaczna. Natomiast dlaczego śródbłonek wzbudził zainteresowanie naukowców, lekarzy tak późno? Otóż przez wiele lat sądzono, że jest to wyłącznie pasywna bariera oddzielająca krew od innych organów, rodzaj folii, i jej jedynym zadaniem jest
zabezpieczanie naczynia przed kontaktem z krwią. Natomiast obecnie wiadomo, że to nie jest pasywna folia. Jest to sito, które uniemożliwia przepływ dużych cząsteczek, toksyn i bakterii i tylko jest to regulowane jakby wielkością porów tego sita. Natomiast jest to narząd, który wydziela substancje ściśle kontrolujące pobieranie niezbędnych cząsteczek, tlenu, hormonów, regulujące szybkość przepływu krwi i jeszcze szereg innych czynników naczynioaktywnych, które regulują funkcje wielu organów. Tutaj na tym slajdzie widzimy, jak liczne czynniki są wydzielane i wytwarzane w śródbłonku naczyniowym. I widzimy, że to są czynniki przeciwzakrzepowe, prozakrzepowe, czynniki wzrostowe, mediatory zapalne, czynniki regulujące ściany naczynia, czyli de facto czynniki, które determinują strukturę i przebudowę naczyń krwionośnych. Również uważa się, że w regeneracji narządów śródbłonek naczyniowy też pełni istotną funkcję. Regulacja procesów zakrzepowych i zapalnych to też jakby proces, który leży u podłoża licznych chorób. I na chwilę zatrzymam się na tlenku azotu, który był jedną z pierwszych cząsteczek odkrytych jako substancja wydzielana przez tlenek azotu. To były właśnie lata 80. XX wieku. Jest to cząsteczka, która jest wytwarzana w śródbłonku naczyniowym przez enzymy, które się nazywają oksydazy tlenku azotu. I reguluje ta cząsteczka reguluje skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych, co wpływa na ciśnienie krwi i przepływ krwi. Reguluje szereg procesów, które są tutaj wymienione i wszystko to dzieje się tylko dlatego, że ten tlenek azotu jest wydzielany z śródbłonka i działa na komórki mięśni gładkich, budującej głębsze warstwy naczyń krwionośnych. Więc widzimy, że czynniki, które są wydzielane, wytwarzane, które są wytwarzane w śródbłonku, działają nie tylko na same komórki śródbłonka, ale też na tkanki położone w bliskim i dalszym sąsiedztwie, ponieważ to są substancje, które regulują procesy zarówno w sąsiednich tkankach, jak również w bardziej oddalonych. Dlaczego uważa się, że śródbłonek jest narządem kluczowym dla zdrowia układu naczyniowego, a zatem, tak jak już sobie wcześniej uzmysłowiliśmy, dla zdrowia naszego organizmu? Otóż widzimy, że szereg narządów, takich jak komórki wątroby, komórki nerek, mięśni, tkanki łącznej, działa prawidłowo pod warunkiem, że ma stałe dostawy substancji odżywczych i tlenu i jakakolwiek dysfunkcja na poziomie komórek śródbłonka przyczynia się do zaburzeń funkcjonowania licznych tkanek, stąd liczne narządy są dotknięte faktem dysfunkcji śródbłonka. Jak powiedziałam, śródbłonek naczyniowy to kilka bilionów komórek, ale nie jest to tkanka jednorodna, ponieważ znajduje się w różnych lokalizacjach w naszym organizmie, to też budowa jego jest właśnie zależna od tego, w jakim organie to naczynie krwionośne się znajduje. I mamy śródbłonek o budowie ciągłej, budowie okienkowej, budowie nieciągłej, do tego wrócę za chwilę. I tutaj widzimy, jakie organy mają naczynia z jakiego rodzaju śródbłonkiem. I tutaj należy zwrócić uwagę, że gruczoły dokrewne, czyli miejsca, gdzie produkowane są hormony i neuroprzekaźniki, mają śródbłonek okienkowy, czyli taki, który ma regulowany rozmiar tych okienek, czyli nieciągłości w błonie, umożliwiających wydzielanie hormonów czy innych substancji produkowanych przez te organy, czy na przykład tutaj kłębuszki nerkowe, czyli miejsce filtrowania płynów w naszym organizmie. Czyli zależnie od lokalizacji śródbłonek jest zbudowany inaczej, a zatem ten ogromny organ, który pokryłby boisko piłkarskie, jeszcze bardziej komplikuje fakt, że jest niejednorodny. I tutaj mamy napisane
o jakiej wielkości są przestrzenie międzykomórkowe w różnego rodzaju śródbłonkach. Ważne, żeby sobie uzmysłowić, że na przykład bariera krew-mózg to jest miejsce, które musi być ściśle kontrolowane, jeśli chodzi o przepływ, o rodzaj substancji, które mogą przez tą barierę przepływać, czyli musi tu być zapewniona wysoka selektywność. Są to komórki śródbłonka w tej warstwie są ściśle upakowane, to jest regulowane przez różnego rodzaju białka odpowiadające za połączenia międzykomórkowe, takie jak katechedryny, oludyny czy klaudyny. I ten śródbłonek przepuszcza tylko substancje, które są zdrowe dla mózgu, tak to nazwijmy na ten moment. W pozostałych tkankach śródbłonek nieciągły i okienkowy. No i tutaj widzimy, jakiego rodzaju połączenia i te połączenia determinują nam rodzaj śródbłonka. Na chwilę zatrzymam się przy barierze krew-mózg. Jest to taka warstwa komórek śródbłonka, która oddziela mózg od układu krążenia i reszty narządów. Składa się, jak już powiedziałam, ze ściśle powiązanych ze sobą komórek przy pomocy tak zwanych tight junction, czyli te połączenia są bardzo mocne przy pomocy białek, które ściśle ze sobą wiążą te komórki. I tak naprawdę ta bariera uniemożliwia przepływ większości substancji z krwi do mózgu. To warunkuje kontrolę dostarczania substancji potrzebnych do metabolizmu mózgu, czyli glukozy, jonów sodowych do płynu mózgowo-rdzeniowego czy potasowych do krwi. Zatem śródbłonek jest warstwą komórek, która zabezpiecza przed wnikaniem do ośrodkowego układu nerwowego substancji o działaniu toksycznym oraz substancji, które się tam znaleźć nie powinny. Na przykład działanie niektórych leków wymaga ścisłej prawidłowego działania bariery krew-mózg, gdyż te rodzaj leku, na przykład leki przeciwbólowe często tak działają. Gdybyśmy mieli nieszczelną barierę krew-mózg, ich działanie wzbudzałoby szereg niepożądanych efektów, zupełnie niezwiązanych z bólem. No i tu ciekawostka. Okazało się, że chroniczne niewyspanie, chroniczny brak snu wpływa bezpośrednio na szczelność bariery krew-mózg. I stwierdzono, że u ludzi niedosypiających systematycznie pewne cząsteczki o działaniu neurotoksycznym mogą przenikać do układu ośrodkowego układu nerwowego i nasilać, jak już powiedziałam, działania niepożądane. Zatem znowu wydaje się, że rzecz zupełnie niezwiązana z układem krwionośnym, długość snu, a okazuje się, że wpływa to bardzo istotnie na jakość naszego życia. Jeśli chodzi o zaburzenia funkcji śródbłonka, to są one obserwowane w licznych schorzeniach, w licznych patologicznych sytuacjach. Obserwowane są zmiany w narządach wpływające na funkcjonowanie organizmu, na przykład w nerkach. Obserwowane są zaburzenia w funkcji wątroby. Przy zaburzeniu funkcji śródbłonka obserwujemy krwotoki, ogniska martwicy. Takie ogniska martwicy to na przykład taki problem u cukrzyków, tak zwana stopa cukrzycowa, gdzie dochodzi do martwicy w obrębie kończyn dolnych, która najczęściej prowadzi do amputacji fragmentu lub fragmentu kończyny lub czasami całej kończyny. Uszkodzenie mózgu, słyszeliśmy o barierze krew-mózg, ale w ostatnich latach okazało się, że zapalenie śródbłonka ma duże znaczenie w przebiegu COVID-19, bowiem skutkiem zapalenia śródbłonka jest nasilenie procesów prozakrzepowych, agregacji płytek krwi i wytwarzania wolnych rodników, które powodują dalsze uszkodzenia. Tutaj mamy animację pokazującą nam naczynie z blaszką miażdżycową, o miażdżycy powiem za chwilę. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na fakt, że światło naczynia zmniejsza nam się w obecności blaszki miażdżycowej, którą tutaj widzimy schematycznie przedstawioną jako dość skomplikowaną budowę złożoną z różnych komórek i z różnych elementów, bo widzimy tutaj również martwe komórki, cholesterol i szereg innych komórek poza śródbłonkiem, ale zagnieżdżona jest ta warstwa w ścianie naczynia. Tutaj mamy warstwę komórek śródbłonka, która ją otacza. I to, co istotne,
Postępująca miażdżyca, która zaczyna się od niepozornej zmiany, której nikt z nas nie jest w stanie zauważyć, ona zupełnie nie wpływa na nasze funkcjonowanie, ale w momencie, kiedy się rozwija i zajmuje coraz większą przestrzeń w obrębie światła naczynia, upośledza przepływ krwi, a może nawet doprowadzić do całkowitego zamknięcia przepływu krwi i nie do tlenienia szeregu tkanek, które są w tą krew zaopatrywane przez dane naczynie. I tutaj znowu choroby sercowo-naczyniowe, czyli jedną z nich jest miażdżyca i czynniki ryzyka, które do tej miażdżycy mogą prowadzić, zależne bardzo od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Śródbłonek naczyniowy poza funkcjami takimi regulatorowymi ma też istotne znaczenie w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które w sposób fizjologiczny tworzą się w określonych sytuacjach w razie potrzeb, na przykład wzrost włosa, czy tutaj widzimy łożysko, gojenie ran, czy ściany macicy. I to są procesy bardzo pożądane, regeneracja niektórych narządów po uszkodzeniu, ale ta funkcja śródbłonka umożliwiająca tworzenie nowych naczyń jest też dość niebezpieczną w sytuacji, kiedy mówimy o angiogenezie nowotworowej, bowiem to jest proces, który stanowi podstawę wzrostu i tworzenie przerzutów guzów nowotworowych. I tworzenie nowych naczyń w obrębie guza jest przedmiotem badania licznych zespołów, które starają się znaleźć leki hamujące angiogenezę nowotworową, upatrując w tym skutecznego sposobu leczenia guzów. Natomiast nie jest to takie proste, bo te komórki śródbłonka właściwie niczym nie różnią się od komórek w prawidłowych tkankach i te leki musiałyby selektywnie działać na miejsce, na miejsce położenia tych naczyń w obrębie guza. Natomiast oczywiście nie jest to proste, ale ciągle trwają poszukiwania takich leków, które są skuteczne i bezpieczne i uniemożliwiają rozrost guza. I jednym z organelli, które budzi duże nadzieje jako miejsce terapeutyczne, są mitochondria. I znowu tutaj, ponieważ śródbłonek wyściela naczynia krwionośne i znaczącą część energii pozyskuje z procesu glikolizy, czyli procesu beztlenowego, to mitochondria w tych komórkach były traktowane troszkę po macoszemu, wiadomo było, że one tam są, natomiast nie upatrywano się tam w ich działaniu szczególnych funkcji dla zdrowia śródbłonka i zdrowia naszego organizmu. Przypomnę, że mitochondria to miejsce, gdzie produkowane jest ATP, gdzie regulowany jest metabolizm komórki. Tutaj mamy schematycznie przedstawiony układ, łańcuch oddechowy mitochondriów z kompleksem piątym oksydazą, ATP-azą mitochondrialną, czyli system oksydacyjnej fosforylacji. Naturalnym produktem pracy łańcucha oddechowego, poza produktem oksydacyjnej fosforylacji, poza wytwarzaniem ATP, jest też wytwarzanie reaktywnych form tlenu, które w naturalnych warunkach, w warunkach fizjologicznych pełnią istotne funkcje, przekazując sygnały do innych części w komórce, ale może dochodzić do nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu, na przykład pod wpływem działania czynników prozapalnych i wtedy te czynniki działają toksyczne, ponieważ są to cząstki bardzo reaktywne, mają niesparowany elektron najczęściej, zatem mogą bardzo chętnie wchodzą w reakcję z innymi cząsteczkami, na przykład z DNA czy białkami i powodują uszkodzenia tych moleków. Poza wytwarzaniem energii mitochondria mogą jakby brać udział w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. I ta sygnalizacja zależy nie tylko od reaktywnych form tlenu, bowiem w ostatnim czasie stwierdzono, że same mitochondria mogą przemieszczać się w obrębie komórki, ale również pomiędzy różnego rodzaju komórkami i w ten sposób przenosić potrzebne substancje, na przykład w sytuacji, kiedy gdzieś tam brakuje energii i jest zapotrzebowanie na ATP, ale jest to sygnał dla komórek otaczających, że dzieje się coś złego, że mamy
stres, z którym musimy walczyć. Jeszcze może na chwilkę wrócę do tego, przepraszam. Tutaj widzimy zdjęcie komórek prawidłowych, gdzie mitochondria są w obrębie całej komórki, natomiast tutaj widzimy zdjęcie komórek, tych samych komórek po działaniu leku w dawce toksycznej i widzimy, jak mitochondria zmieniły swoją budowę. Tutaj schematycznie przedstawione są procesy zależne od mitochondriów, które ściśle wpływają na funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego w różnych patologicznych sytuacjach. Mitochondria są miejscem, które po pierwsze wytwarza reaktywne formy tlenu, ale również aktywuje działanie enzymów usuwających reaktywne formy tlenu z komórki. Dodatkowo w sytuacji niedotlenienia, kiedy dochodzi do uszkodzenia niektórych mitochondriów, jest aktywowany proces biogenezy, czyli namnażania mitochondriów, który jakby ma za zadanie uratować komórkę przed śmiercią poprzez jakby zapewnienie dostaw energetycznych. Ponadto w sytuacji, kiedy mamy nadmierne stężenie glukozy, kwasów tłuszczowych i innych czynników toksycznych, mitochondria w momencie, kiedy uszkodzenie jest bardzo poważne, są odpowiedzialne za aktywację procesu apoptozy, czyli takiego procesu programowanej śmierci komórki, a jednocześnie ich funkcja jest regulowana zarówno przez to, że są to organella bardzo dynamiczne, które mogą bardzo szybko przebudowywać swoją strukturę, łącząc się i rozdzielając przez proces fuzji i fragmentacji. Dystrybucja mitochondriów się bardzo zmienia. Mogą leżeć w przestrzeniach okołojądrowych, ale w momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na energię w innych rejonach komórkowych, to one bardzo łatwo, korzystając z uprzejmości cytoszkieletu, się przemieszczają w obrębie komórki. No i biogeneza, o której wspomniałam, która zapewnia namnażanie mitochondriów w sytuacji, kiedy taka potrzeba zachodzi. Tutaj wymieniłam kilka sposobów badania funkcji mitochondriów. Te badania prowadzimy w naszym laboratorium. I żeby ocenić metabolizm komórki zależny od mitochondriów, to najczęściej oceniamy ilość, strukturę i lokalizację mitochondriów, metabolizm energetyczny, potencjał transbłonowy mitochondriów, ekspresję genów i poziom wybranych białek, aktywność wybranych enzymów czy kompleksów białkowych, ale również badamy przeżywalność komórek, które są poddawane działaniu różnych czynników i w tym celu wykorzystujemy zarówno metody fluorescencyjne, metody elektrochemiczne, metody mikroskopowe, metody biochemiczne takie jak elektroforeza białek czy PCR. Tutaj jest szereg urządzeń, które nam w tym pomagają, a tutaj chciałabym Wam pokazać modele komórkowe, jakie wykorzystujemy w naszych badaniach. Tutaj na czerwono wybarwione są mitochondria, zielone to cytoszkielet, a niebieskie to jest jądro. I tutaj w naszych badaniach wykorzystujemy komórki linii stabilnej. Co to oznacza? To są komórki prawidłowe, które zostały zmienione w sposób przez jakąś modyfikację genetyczną, na przykład w przypadku komórek EHY, to są komórki HIV-ek, które skoniugowano z komórkami nowotworowymi, to znaczy jądro tych komórek to jest jądro komórki nowotworowej, a pozostała część to jest komórka HIV-ek i to umożliwia tym komórkom nielimitowaną ilość podziałów. Natomiast w przypadku komórek pierwotnych, takich jak komórki ludzkiej żyły pępowinowej, czy ludzkie komórki izolowane z aorty, badania mogą być prowadzone tylko na wczesnym etapie hodowli. Zatem jeżeli chcemy korzystać z długotrwałej hodowli, wykorzystujemy linię stabilną. Procesy, które muszą być bliżej fizjologii, badamy na komórkach pierwotnych, ale one są hodowane bardzo krótko. I teraz chciałabym powiedzieć, co możemy zrobić, żeby na ten nasz układ krążenia, a też na zdrowie śródbłonka wpłynąć. No oczywiście o kondycji naszego układu krążenia decyduje siła skurczu mięśnia sercowego i regularność jego skurczów. I słyszeliśmy już, że te funkcje jak skurcz, rozkurcz naczyń krwionośnych są regulowane przez śródbłonek naczyniowy.
I tutaj widzimy, że serce zaopatruje w krew tętniczą naczynia wieńcowe i naczynia zaopatrujące dalsze fragmenty naszego ciała. Natomiast kondycja układu krążenia zależy też od zdolności tętnic do prawidłowego transportu krwi. Tutaj widzimy schematycznie przedstawioną animację, która pokazuje nam, że ta krew rzeczywiście dociera od serca do najdalszych zakamarków ciała i jakiekolwiek zaburzenie funkcjonowania tętnic, tutaj miażdżyca jest bardzo istotnym problemem, czy zaburzenie elastyczności wpływa na wydajność transportu. Podobnie jest z naczyniami żylnych. Na wydolność naczyń żylnych. Słabiej rozwinięta mięśniówka gładka i znacznie mniejsza elastyczność w porównaniu do tętnic naraża żyły na zastój krwi i rozwój żylaków. Więc tutaj jakiekolwiek problemy z przepływem mogą prowadzić do zatorów. I znowu, wyścielający śrubłonek te naczynia żylne musi być funkcjonalny, żeby te naczynia mogły pracować funkcjonalnie. A prawidłowe funkcjonowanie śródbłonka, a tym samym układu krwionośnego, zapewnia nam regularna aktywność fizyczna. Tutaj może troszkę humorystycznie zdjęcie roweru, który poza wszelkimi proekologicznymi działaniami wpływa również na funkcjonowanie układu krążenia. No i oczywiście zdrowa dieta. Zatem widzimy, że śródbłonek naczyniowy jest bardzo istotnym elementem układu krążenia, który wpływa na działanie całego organizmu, na działanie wszystkich organów, których funkcjonowanie zależy od prawidłowej dostawy substancji odżywczych i tlenu. Na zakończenie, tak może, żeby podsumować i jednocześnie zachęcić Was, kilka słów o krwi i krwiodawstwie, bo krew to bezpośredni sąsiad śródbłonka. Pamiętamy, 200 milionów litrów w ciągu naszego życia przepływa przez wszystkie naczynia, a jest to unikatowy płyn, który do tej pory nie doczekał się substytutu i myślę, że się raczej nie doczeka. Unikatowy, ponieważ mamy 4 grupy krwi, w Polsce około 30% to populacja osób posiadająca grupę ARH+. I stanowiący 7% naszego ciała, a jednocześnie bardzo istotny w przypadku choroby czy obecności w szpitalu, bowiem w wielu przypadkach ta krew jest ludziom potrzebna, żeby mogli przeżyć. Co minutę ktoś potrzebuje krwi, a średnio 1 na 10 osób w szpitalu ma przeprowadzaną transfuzję. Natomiast dla nas oddawanie krwi, krew może oddawać każda dorosła osoba, krew po pobraniu jest analizowana bardzo dokładnie, tam jest 11 testów co najmniej przeprowadzonych i tak naprawdę po 4 tygodniach już nie ma śladu po tym, że ktoś podzielił się swoją krwią, a wielu osobom możemy uratować życie. Na koniec to są osoby pracujące w mojej pracowni. Zdjęcia konwokalne zostały wykonane dzięki uprzejmości pracowni obrazowania struktury i funkcji tkankowych w naszym instytucie i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za ciekawy wykład.